Mamy tutaj szkołę dla psów. Zobaczcie, jaka piękna. I na środku nawet jest pomnik jakiegoś pieska. O, idzie nasz przyjaciel. Jaki ładny. I pozostałe pieski biegną szybko do szkoły. Chłop tak patrzył na nich, ty, ile tutaj psów poleciało, pobiegło. No i wchodzi do środka, ale jeszcze zanim zobaczymy, co się stanie dalej, gdzie on pójdzie, gdzie on dojdzie, to teraz możecie kliknąć łapeczkę w górę, kto chce, to śmiało walnijcie, daję wam 3 sekundy, 3, 2, 1, już koniec. Kto kliknął łapeczkę, to dzięki, kto zdążył w 3 sekundy niecałe. No i idzie, wow, ile tutaj jest dyplomów, ulala, te psy pomagały innym. Nawet mają nagrody, sporo ich. O, jest nauczycielka. Każe mu się zmierzyć, ale nie dotyka. O, troszeczkę za mały. Zanim też zobaczymy, co się stanie się dalej, to pamiętajcie też o subskrypcji. Subskrybujcie z dzwonkiem, lecimy po milion, mało brakuje. A to będzie w ogóle historia o pieskach, troszeczkę smutna, więc spróbujmy się nie rozpłakać razem ze mną. Także subskrybujcie z dzwonkiem i lecimy. Oj, nie to. Lecimy do przodu, a nie do tyłu. Okej, on podchodzi, mierzy się, no ale niestety troszeczkę mu brakuje. Daję do góry głowę i nie no. O, dotknął uchem. Dobra, może przejść dalej. Dorasta. Ej, to było dobre z tym uchem. Cieszy się, tak jest. No i pierwsza lekcja. Nauczycielka tutaj im tłumaczy. Patrzcie, ile piesków się zgłasza. A tamten po lewej nie może, bo jest troszeczkę za mały. Mają teraz ćwiczenia różne. Teraz musi ją prowadzić, ona ma zasłonięte oczy, no i nie może trafić na przeszkodę, więc ten pies musi ją poprowadzić. Patrzcie, jak pięknie idzie. O nie, troszeczkę się pomylił. Nie poszedł tam, gdzie miał i niestety ona się wywaliła, więc ten pies troszeczkę tego nie ukończył. Dobra, mają karmę. Jeden z... biorą karmę sobie sami. Jakie to są mądre psy, niesamowite. Wo, mu się przysypało. Dostał spor. O nie. Aj, za bardzo temu pieskowi się nic nie udaje. I z tą karmą za dużo sobie nasypał. I tutaj nie może. Nawet też, no, brakuje mu wzrostu. Trochę, no, w tej szkole mu się niestety nie udaje. Znowu przysypał z karmę, drugi raz już. O nie, ona już się potknęła też trzeci raz przez niego. Nie daje sobie rady. O nie. Nie dostanie dyplomu, żadnej nagrody. To jeszcze nie jest jego czas. Ale jest motywacja. Może da radę. Nigdy nie może się podać idealnie. Tak, dobrze. Jest motywacja. Pięknie podstawił sobie, jak ten pies zaczął myśleć. Niesamowite książki. I teraz jest wysoki. Ale fajnie, udaje mu się. Tak, przeprowadził ją. Uwaga. I czekaj, zatrzymała się. Jest, dał radę! Udało mu się, widzicie? Widzowie, musicie zawsze wierzyć w siebie. Jak coś wam się nie udaje, to ćwiczcie, aż w końcu wam się uda. Macie tutaj inspirację do tego. O, jest, teraz będzie, czekajcie. Zawody do przejścia. Ukończenie egzaminu i on idzie jako pierwszy. Tamci stoją się patrzą. Będzie oceniał. Uwaga, musi się dobrze sprawdzić, bo inaczej nie zda. Idzie, dobrze ją prowadza, okej, okay, tak, nie, przewróciła się, tylko nie to, a wcześniej mu się udało, nie, mamy problem, on się wkurzył, wyrzucił go, serio, został wyrzucony, o, nie udało mu się znowu. No ale nie może tracić motywacji. Piesku, dasz radę, wierzę w ciebie. Idzie tam jakaś pani. Niewidoma, bo ma laskę i tutaj okulary założone. On się smuci, no. O, nie dał rady. A tamte pieski zdały. A on nie zdał. Jest bardzo smutny. Ale mi go szkoda. O, co się stało? O nie! Ta pani jest w niebezpieczeństwie! Nie widzi, co się dzieje! Pies biegnie uratować! O, co teraz będzie? Szybko wybiegł! Biegnie po nią! Ona nie widzi, gdzie jest! Przeprowadza ją! Uwaga, czy on da radę, bo wcześniej egzaminu nie dał rady ukończyć, po prostu mu się nie udało, ale teraz przeprowadza. Tutaj ma normalną akcję, prawidłową. I... tak, uwaga! Dojdzie? Doszedł do chodnika! Nie wywaliła się ta pani!
dała radę! Oni to wszystko widzieli! Ale wspaniałe! Niesamowite to jest. Aż mi odebrało mowę. Jednak widzicie, nigdy nie może się poddawać, nigdy! Daje! Zawiesza mu w nagrodę to, z tego pomnika! Widzicie, udało się! A oni w niego nie wierzyli. O, teraz jak super bohater. Woohoo! A zobaczmy teraz coś o zombie. Jest to opuszczone miasto. I tutaj chodzą zombiaki. Jest dziadek jako zombie, przemienił się. Idzie teraz, patrzcie, jedna ręka mu wisi. I coś mu wypadło z portfela, z portfelu. I ma tam zdjęcie. O, to jest jego pies, jak był starszym dziadkiem, jeszcze jako nie zombie. To ich jest wspólne razem zdjęcie. O nie, przyjaciel nie żyje, tutaj jest napisane. I on idzie, jest jako zombie przemieniony, a ten jego pies nie jest przemieniony, nie jest zombiakiem jak on. I on do niego krzyka, o nie, piesku, uważaj, bo ten zombie może coś ci zrobić, on nie pamięta pewnie ciebie. Uważaj, piesko, to już nie jest twój właściciel, on się przemienił w zombiaka. Uważaj! Położył mu drugi raz to zdjęcie, żeby sobie przypomniał, że on był jego właścicielem. Dalej jest jego właścicielem i on przy nim został, a nawet pomimo tego, że jest zombiakiem, że się przemienił, że jest może zły, to i tak chce być przy nim. To jest niesamowite. Przyjacielstwo forever, na zawsze. O, co się dzieje z nim? Przypomniał sobie! Rzucił rękę, co musi... Ej, odpada mu dłoń. Połowa ręki mu odpadła. Bierze ją w rączkę swoją i on chce aportować. Wyrzuci mi ją, wyrzucił. Aportuje jego rękę. Oj, oj, serio, jedzą kogoś teraz? Gilgocze go, ale to słodkie. Pomimo tego, że widzicie zły, takim zombiakiem, nie? To ma swojego pieska, mu nic nie zrobił. No, teraz go gilgocze. O, co jest? To przez przypadek było. O nie, to przez przypadek, nie chciał tego. Nie. Padł. Piesku, co się stało? Tylko nie to. Obudził się, on dalej jest zombiakiem. Pies się budzi. Ha, ten został zombiakiem. Zostali obaj zombiakami, przyjaciółmi. Co to było? Serio? Ale to takie na końcu szczęśliwe, nie? Na początku, że niby padł, bo zamienił się w zombiaka, ale i tak poszli razem zwiedzać sobie świat jako dwaj zombiakowie, że tak powiem. Widzę, napiszcie w komentarzu, jaka animacja wam się najbardziej spodobała, co o tym sądzicie, co o tym myślicie, piszcie komentarze. Czekam na was, będę czytał wszystkie. Pamiętajcie o subskrypcji na moim kanale Smileslow i też na moim drugim, Smilex. Tam nagrywam więcej filmików na YouTube i też z różnych gier, link macie na dole, kanał nazywa się SmileX. Wbijcie tam, zostawić mi jednego subika, jak macie czas, no to kliknijcie teraz na środku ekranu, bo ten odcinek się kończy za 3. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie na tym kanale Smileslow, Smileslow Games oraz Smilex. Wbijajcie tam teraz, kliknijcie. 3, 2, odcinek się kończy, szybko klikaj. 1, już!